40. rocznicę założenia obchodził 22 czerwca oddział Banku Spółdzielczego w Puszczy Mariańskiej. Oddział założono w 1973 roku, a niektórzy z zaproszonych na uroczystość gości są klientami od początku istnienia tej placówki. Na uroczystej gali wręczano pamiątkowe odznaczenia dla najbardziej zasłużonych klientów i członków, ale bank stara się również najmłodsze dzieci uczyć oszczędzania pieniędzy. Tak, właśnie. Zaczęliśmy od najmłodszych, dla których ogłosiliśmy konkurs plastyczny. Jego wyniki mamy w naszym tle. Następnie dla najbardziej zasłużonych członków naszego banku i klientów przygotowaliśmy okolicznościowe medale, które zostały wręczone przez prezesa zarządu naszego banku, pana Władysława Klarzyńskiego, oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Jana Siejkę. Ponadto Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała dla wyróżnionych klientów banku, najbardziej zasłużonych, też okolicznościowe medale. Działalność gospodarcza nie jest prostą u nas sprawą, pewnie nigdzie nie jest prostą, ale u nas szczególnie zawirowania gospodarcze, których wszyscy doświadczamy, prawda, i których skutki odczuwamy. Właśnie bank spółdzielczy pozwalał niwelować. To, że istnieje przez te wszystkie lata, to w znacznej mierze właśnie temu bankowi zawdzięczam. Oddział banku w Puszczy Mariańskiej ma już 40 lat, ale sam bank spółdzielczy w Skierniewicach jest znacznie starszy. Myślę, że jest dużo starszy, bo liczy sobie już 114 lat. Tworzyli go skierniewiczanie i okoliczni mieszkańcy. Teraz bank po połączeniu kilku innych banków spółdzielczych, takich jak w Bolimowie, jak w Głuchowie, rozrósł się, liczy sobie 35 placówek bankowych, między innymi w Warszawie, w Łodzi, w Płocku, w Piotrkowie i w innych okolicznych miastach, jak również w gminach. Bank jest na skroś bankiem już nowoczesnym, bankiem oferującym produkty, które nie odbiegają standardami od tych serwowanych przez banki komercyjne. Jesteśmy bankiem przyjaznym, bezpiecznym. Tworzymy rzeczywistość. Przy pomocy finansów, którymi dysponuje bank, otworzono tutaj wiele przedsiębiorstw. Nie będę wymieniał z nazwy, prawda? Wszyscy ci, którzy się interesują działalnością banku, wiedzą o tym i są w gronie tak członków, jak i obecnych klientów. Podczas sobotniej uroczystości odbyły się również występy artystyczne. Na scenie wystąpił kwartet smyczkowy Fuerte oraz muzykująca rodzina o nazwie Kapela Dzieci Naszych z Ełku.